Cześć, witajcie w kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmujemy się kolędą Cicha Noc, Święta Noc w opracowaniu Beaty Krzemień z Akademii Pianina. Zapraszam do ćwiczenia i oglądania. Tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zajmujemy się kolędą Cicha Noc w opracowaniu właśnie Beaty Krzemień z Akademii Pianina. Linki do jej grupy, jak i do naszej, gdzie również znajdują się nuty, będą oczywiście w opisie, więc tam Was odsyłam, jeżeli chcecie je sobie ściągnąć. My od razu właściwie przechodzimy do klawiatury. Od samego początku mamy ręce razem. Następnie tutaj zwróćcie uwagę, w lewej ręce mamy łuk, mamy ligaturę tak zwaną, czyli po prostu trzymamy ten dźwięk tak długo, jakby on trwał teoretycznie jakby 6 jednostek czasu. Tu mamy 3 czwarte, czyli będzie 6 ćwierć nut, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli trwa on przez tyle, co są po prostu 2 takty. Oczywiście liczymy do 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kolejne takty, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ale mówię tutaj 6, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jest to przez to, że dźwięki są na tej samej wysokości połączone łukiem. Gdyby były na różnej, to wtedy mielibyśmy typowe legato, czyli połączenie dźwięków. Z racji, że są na jednym, tutaj na jednej wysokości, no to po prostu dźwięk trzymamy długo. Ok, więc robimy sobie to. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zmiana. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz razem. Sama lewa. Razem, sama lewa i teraz tu trzeci, tu pierwszy, tak jak tutaj nam Beatka podpowiada. I teraz tu idziemy na C z lewą ręką, tu możemy na przykład piątym palcem iść na B. I rozwiązanie ładne tutaj na H i A. Oczywiście nie ma tutaj bemola, bo tak byśmy grali. Tak, ale nie ma bemola, więc mamy na takiej zasadzie i rozwiązujemy to takie dźwiękowe napięcie. Czyli ostatnia linijka. I 3, 4, 5, 6 tam. Chyba przytrzymałem troszkę. No ale generalnie wiecie, o co chodzi. Więc liczymy sobie i gramy sobie od samego początku wolniutko. Raz i dwa i trzy. I 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 raz i dwa i trzy 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 i cztery, pięć, sześć. Tak powiedziałem 4, 5, 6, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Więc tak jak tutaj mamy lewą rękę, no to po prostu rzeczywiście trzymamy tutaj po prostu przez 2 takty. Nie odrywamy, żebyście się nie pomylili właśnie. Ale jeżeli autorka chce na takiej zasadzie po prostu, że ma być tutaj trzymane, to uszanujmy jej wolę. I dopiero zmieniamy na tutaj. Ok? Więc musicie sobie zwrócić właśnie na to uwagę, że jest to cicha noc, więc gramy sobie znowu adekwatnie do charakteru, czyli nie możemy znowu właśnie wwalić tutaj w klawiaturę z całą mocą.
oczywiście tutaj jest trochę inaczej, ale wiecie o co chodzi. Czyli dostosowujemy granie do... do charakteru. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że opowiadamy jakąś historię naszym graniem. Czyli taki storytelling, że tak powiem. Kto siedzi w marketingu, wie o co chodzi. Więc musimy opowiadać właśnie taką historię tutaj, ponieważ odbiorcy wtedy rzeczywiście będą nas słuchać, będą zainteresowani, co będzie dalej, co dalej się tutaj wydarzy, żeby właśnie nie łupać, tak jak to wcześniej mówiliśmy, żeby nie rąbać, jak takie techno trochę. Chyba sobie teraz przerypałem u niektórych osób, ale wiadomo, muzyka techno też jest spoko, jeżeli nie jest tylko właśnie zwykłym łupaniem. W końcu znikąd się nie wziął określenie łupanka, prawda? Więc, tak jak mówię, ćwiczcie sobie na spokojnie. Myślę, że to już będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten nasz najbliższy czas kursowy, ponieważ teraz będę przez święta sobie troszkę odpoczywał, chcę spędzić czas z rodziną, tutaj poświęcić się właśnie rodzicielstwu, więc na spokojnie sobie tutaj to ćwiczcie, grajcie bez jakiegoś tam pośpiechu, bez jakiegoś ciśnienia tak naprawdę, że o nie, już są święta, muszę teraz się szybko wyrobić, muszę cisnąć, bo jutro Wigilia na przykład. Na spokojnie, nikt was przecież nie goni, święta jeszcze trwają przez jakiś czas, a jak nie, to za rok możecie przecież to zagrać. Lepiej zagrać za rok fajnie, ładnie, pięknie, niż teraz po prostu się denerwować, że o nie, muszę siedzieć szybko i zamiast tam lepić pierogi, no to muszę na przykład ćwiczyć nuty. Na spokojnie, bez jakiegoś pośpiechu. I tak jest, będzie super, jeżeli rzeczywiście coś zrobiliście pod kątem właśnie grania. Jeżeli w ogóle ćwiczycie, to już jest naprawdę super. Jest to sukces. Nie traktujcie tego w ogóle jako porażkę, jeżeli coś tam wam nie wyjdzie. Więc na spokojnie, żeby się nie okazało, że przeze mnie teraz będziecie mieli frustrację w święta, bo nie wyszła mi cicha noc i będziecie siedzieć przy stole i w ogóle nie dość, że nie można się z rodziną normalnie spotkać, bo są limity osób, no to jeszcze się okaże, że Rafał wam zniszczył święta, bo cichej nocy nie możecie zagrać, nie umiecie, a ja was tam cisnę. Na spokojnie. Dobra, żebym się nie rozgadywał niepotrzebnie. Więc tak jak mówiłem, opracowane przez Beatkę Szemień. Wszystkie linki do jej grupy, jak i do naszej, tam gdzie będą nuty, są dostępne w opisie. Jeżeli o czymś zapomniałem, czegoś nie wiecie, czegoś chcecie się dowiedzieć, albo po prostu coś jest niejasne, śmiało piszcie komentarz na naszej grupie, albo na przykład na grupie właśnie tutaj Beatki, bo też na pewno ona wam pomoże. W każdej tak naprawdę sprawie, jeżeli cokolwiek będzie niejasne, coś wam się będzie wydawało, że jest coś nie tak, to śmiało do niej piszcie. Czy to do mnie, czy to do niej. To już bez większego znaczenia, każdy wam na pewno pomoże. I myślę, że to będzie na tyle, więc na spokojnie, nie stresujcie się, nie denerwujcie się, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Dajcie też znać, jakie lekcje będziecie chcieli mieć później, ponieważ teraz przez święta będę chciał też coś trochę poplanować, żeby od nowego roku zacząć z kolejną może serią, z kolejnymi jakimiś tam kursami, kolejnymi odcinkami, więc dajcie znać, co wam się rzeczywiście przyda. Miałem tutaj informację, że harmonizacja by wam się przydała, pieśni różnych właśnie kościelnych, ponieważ sporo osób, co mnie zaskoczyło, ale bardzo pozytywnie, właśnie chcę iść w stronę właśnie muzyki takiej kościelnej, muzyki właśnie organowej, więc nie ma problemu, jeżeli pojawią się kolejne głosy, że rzeczywiście tego potrzebujecie, tego chcecie, czyli harmonizacja pieśni, jak to robić poprawnie, żeby to fajnie brzmiało od takiej praktycznej strony, a nie właśnie po prostu na zasadzie, że na przykład tu musi być tak, tutaj tak i koniec, do widzenia i tak masz grać i koniec, że właściwie będziecie to grali na przykład z nut gdzieś tam z internetu, ale nie będziecie wiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego to tak brzmi, co to jest tonika subdominanta, dominanta, jak to się używa, wtrącenia i tak dalej, to dajcie mi znać, jeżeli chcecie właśnie iść w tym kierunku, dawajcie znać. Chyba, że chcecie coś innego, również śmiało piszcie komentarz na dole. Jeżeli zagraliście naprawdę i wyrobiliście się ze wszystkimi tutaj ćwiczeniami, napiszcie mi też komentarz na zasadzie jestem na bieżąco, żebym wiedział, że rzeczywiście cały czas zasuwacie z tym materiałem, mimo że teraz lekcje pojawiały się niemalże codziennie, no to rzeczywiście, jeżeli daliście radę, no to jestem mega pełny podziwu dla takich osób, ponieważ rzeczywiście wymaga to sporo pracy, sporo poświęcenia. Nie przedłużam. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!